Katarzyna Kobylecka, dobry wieczór. Myślę, proszę Państwa, że o tej porze na wszystkich cmentarzach płoną już światełka. Zapalamy je tym najbliższym i tym, których w życiu publicznym ceniliśmy. Jestem głęboko przekonana, że w Poznaniu na cmentarzu na Smochowicach zapłonęły dziś znicze na grobie profesora Józefa Kostrzewskiego, wybitnego archeologa, badacza biskupina. Właśnie kilkanaście dni temu minęła 50. rocznica śmierci tego wybitnego uczonego, o którym rozmawiać dziś będę z profesor Hanną Kaczką-Kręc z Wydziału Archeologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łączymy się zatem z poznańskim studiem Polskiego Radia. Dobry wieczór pani profesor. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Pytanie, co dla poznaniaków i mieszkańców Wielkopolski oznacza nazwisko profesor Kostrzewski? Bo myślę, że to jest wybitna postać dla państwa szczególnie w tamtym rejonie. Tak, rzeczywiście jest to postać, powiedziałabym, pomnikowa. Z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że on dał podstawy nowoczesnej archeologii, na której opiera się właściwie cała dzisiejsza nasza współczesna archeologia poznańska. A właśnie trzeba powiedzieć szerzej, Polska. A po drugie dlatego, że profesor Kostrzewski jest osobą szczególnie istotną dla Uniwersytetu Poznańskiego. Ponieważ jako młody człowiek, mający zaledwie 34 lata, budował podstawy życia naukowego, życia uniwersyteckiego Poznania. Był jednym z twórców naszego uniwersytetu i to decyduje o jego nieprzemijającej wartości, nieprzemijającej wadze dla życia naukowego Poznania. No właśnie, to był rok 1919. Profesor Kostrzewski wspominał, że były trzy osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie. Posłuchajmy nagrania archiwalne. Profesor tytularny, dr Heliodor Święcicki, ginekolog. Drugi to był Michał Sobeski, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego. I trzeci to byłem ja sam, młody archeolog. Myśl założenia uniwersytetu przez dwóch młodych ludzi, jednego starszego, którzy nie mieli ani praktyki żadnej uniwersyteckiej, ani właściwie środków żadnych finansowych, ani nie mieli kandydatów na obsadzenie poszczególnych stanowisk, to wszystko razem wydawało się może szalonym pomysłem. Mimo to zostało po niecałych 6 miesiącach zorganizowane i dosyć dobrym wynikiem, jak się zdaje. Profesor Kostrzewski, Wielkopolanin z urodzenia, to był rok 1885, urodził się pod Gnieznem. Potem były właśnie szkoły w Ostrowie Wielkopolskim, Gnieźnie, Poznaniu, a następnie Kraków i Berlin, gdzie studiował już u słynnego profesora archeologii Gustawa Kossiny. Jego młodość to były lata zaborów, ale mam wrażenie, że właściwie całą swoją życiową drogą profesor podkreślał polskość. Tak, to był wybitny patriota. Jego patriotyzm przejawiał się już właściwie w szkole średniej. Miał pewne kłopoty, że tak powiem, w szkole. Stąd przenosiny jego z jednego miejsca nauki do drugiego, z Ostrowa do Gniezna, ponieważ no, kontestował, krótko mówiąc, germańską wykładnię dziejów. Także i studia jego potoczyły się nietypowo, bo właściwie zaczął od studiów medycznych na Uniwersytecie Wrocławskim i tam się uwikłał bardzo mocno w politykę. Przywracanie ziem, prawda, śląskich do macierzy i z tego też tytułu zaniedbywał studia medyczne i w końcu, że tak powiem, kolokwialnie wylądował na archeologii, co było wielkim szczęściem dla nas wszystkich, jego następców. Także jego patriotyzm przejawiał się na różnych polach, bo zarówno w takich działaniach politycznych, jak i bardzo mocno w życiu osobistym, w życiu rodzinnym. Profesor był absolutnym przeciwnikiem palenia papierosów i picia alkoholu i tego bardzo przestrzegał, uważając, że właśnie trzeźwe społeczeństwo ma szansę na zbudowanie właściwej przyszłości kraju. Zresztą i wydawał pismo o nazwie Trzeźwość, tak. Prawda? Był redaktorem tego pisma, tak?
Tak, tak. Bardzo mocno to podkreślał, także w jego obecności nigdy nikt nie odważył się ani zapalić papierosa, ani pić alkoholu. I wszystkie uroczystości jego imieniny zwłaszcza, to były bardzo silnie podporządkowane tym zasadom. Pani profesor, jeszcze w czasie studiów, o których wspominałam, ten Berlin, to oczywiście trudne miejsce dla młodego polskiego patrioty, który spotyka się z uczonymi niemieckimi, no jednak dyskredytującymi słowiańskość i pozycję Słowian w Europie. Profesor był rzeczywiście nieustępliwy i znany z takich zajadłych dyskusji z niemieckimi uczonymi na ten temat. Tak, wbrew pozorom, ta szkoła niemiecka dała mu właśnie siły do właściwej argumentacji znalezisk, które interpretował właśnie w duchu etnicznym. Bo tam właśnie u Gustawa Kosinny nauczył się znakomitej szkoły terenowej. Był przygotowany znakomicie do samodzielnych badań dzięki właśnie podpatrywaniu tej nowoczesnej archeologii berlińskiej, w zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych, które później aplikował podczas badań w biskupinie i których nauczył właśnie swoich wychowanków. Archeologia wielkopolska, archeologia poznańska przodowała właściwie dzięki temu, prawda, w badaniach nad przeszłością, stosując już w okresie międzywojennym najnowocześniejsze dostępne wówczas metody. Takie metody jak zastosowanie niwelatora, który wydawałoby się jest narzędziem związanym z budownictwem, ale właśnie był bardzo przydatny w pomiarach archeologicznych. W nowoczesnej metody przenoszenia tego, co jest w terenie, na rysunek archeologiczny, na rysunek naukowy. Ba nawet był tym, który wprowadził archeologię lotniczą do badań, czyli zdjęcia z balonu na uwięzi, które obiegły później cały świat i stały się takim najlepszym, prawda, sposobem reklamowania wyników badań w biskupinie. Także nauczył się bardzo takiej merytorycznej, zasadniczej dyskusji. To moim zdaniem bardzo dobrze go, że tak powiem, ukształtowało do sporów naukowych. Był człowiekiem o niezwykle rozległej wiedzy, choć oczywiście był specjalistą od tak zwanej pradziejówki, a tak mówił o swoich zainteresowaniach. Osobiście interesowała mnie od czasów studiów przede wszystkim kwestia pierwotnej kolebki Słowian i czas pierwszego ich pojawienia się. Temu naczelnemu zagadnieniu poświęciłem większość swoich prac. Profesor Kosina, którego uczniem byłem w Berlinie, reprezentował pogląd, że już w trzecim okresie epoki brązu, to znaczy przeszło 3000 lat temu, zjawili się pierwsi Germanie na Pomorzu i że już w ostatnim wieku przed naszą erą cały obszar dzisiejszej Polski zajęty był przez ludność germańską. Słowianie natomiast zjawili się tu jako przedstawiciele mniej wartościowej rasy i ludu o niskiej kulturze dopiero we wczesnym średniowieczu. Temu poglądowi przeciwstawiłem się już jako student Uniwersytetu Berlińskiego i dałem temu wyraz w pierwszym wydaniu swojej Wielkopolski w czasach przedhistorycznych, którą ofiarowałem w bibliotece Seminarium Prehistorycznego Uniwersytetu Berlińskiego. Pani profesor, pani znała profesora Kostrzewskiego osobiście, bo pani ojciec, też wielki uczony, archeolog, antropolog, profesor Wojciech Koczka, był uczniem profesora Kostrzewskiego i z nim pracował w biskupinie. Te zdjęcia z balonu to też jest i pani taty pomysł, prawda? To jest realizacja mojego taty, a pomysł był Zdzisława Rajewskiego, jednego z uczniów Józefa Kostrzewskiego. Tylko, że ojciec posiadał te umiejętności techniczne, żeby takie zdjęcia z balonu na uwięzi wykonywać. Ale to Zdzisław Rajewski zorganizował balon wojskowy, do którego mój ojciec przyczepił, prawda, aparat fotograficzny, przewód do samowyzwalacza, ale musiał cały sprzęt przedzierać się przez zieloną granicę do Wrocławia, gdzie ten sprzęt kupił i z którym znowu przez zieloną granicę dotarł do biskupina. Dzięki temu te zdjęcia z balonu na uwięzi obiegły cały świat i do dziś są wykorzystywane. Również w Muzeum w Biskupinie są pieczołowicie przechowywane. Ten pomysł, jak mówię, Zdzisława Rejewskiego, ale
to były inspiracje Józefa Kostrzewskiego oczywiście. Wracam do pytania, a jak pani zapamiętała profesora Kostrzewskiego? Pewnie jako młoda dziewczyna pani się z nim spotkała. Tak, ja się z nim spotkałam jako młoda dziewczyna jeszcze, kiedy zaczęłam studia z historii sztuki, bo w czasach, kiedy zaczęłam studia, nie było naboru na archeologię, musiałam rok poczekać. Z profesorem Kostrzewskim spotykałam się, a może jeszcze wcześniej, nawet na takich nieformalnych spotkaniach towarzyskich, kiedy byłam zabierana przez rodziców do willi profesora Kostrzewskiego, żeby mogła też się poznać z jego wnukami. A później, ponieważ mój ojciec zmarł młodo i zmarł parę lat przed profesorem Kostrzewskim, to właściwie nasze kontakty już były ograniczone do spotkań przy okazji wystaw w Muzeum Archeologicznym i takie spotkania z nim pamiętam, kiedy profesor Kostrzewski zawsze znalazł dla mnie jakieś serdeczne słowo, pamiętając o tym, że już straciłam ojca. Był to w ogóle bardzo wrażliwy i bardzo dobry człowiek. Człowiek, który opiekował się wszystkimi, którzy tej pomocy potrzebowali. Profesor Kostrzewski swoich uczniów bardzo wspierał, zwłaszcza tych, którzy mieli trudności z utrzymaniem się. Trzeba pamiętać, że to jest okres międzywojenny, prawda, gdzie młodzi ludzie studiowali, a i powolnie, nie wszyscy mieli fundusze na to, żeby się utrzymać podczas studiów. Takiej dobroci doświadczył też mój ojciec, który pochodząc z Łużyc, z rodziny patriotycznej łużyckiej, nie mógł studiować na miejscu. Wybrał się na studia do Poznania i znalazł się tutaj w obcym sobie zupełnie środowisku. Bez wsparcia profesora Kostrzewskiego nie mógłby tych studiów kończyć. Także to wskazuje też na wrażliwość profesora Kostrzewskiego wobec potrzeb innych ludzi. W 1933 roku wiejski nauczyciel historii Walenty Schweitzer zainteresował się drewnianymi konstrukcjami, które wyłoniły się z nabrzeża jeziora Biskupińskiego. No i właśnie o tym odkryciu powiadomił profesora Kostrzewskiego. Interesowałem się kulturą cmentarzy popielnicowych typu łużyckiego i dla dokładniejszego poznania tej kultury, którą przypisywałem ludności prasłowiańskiej, rozpocząłem w roku 1934 systematyczne badania grodu z początku epoki żelaznej w Biskupinie, trwające do wybuchu wojny i wznowione w roku 1946, publikując 3 obszerne sprawozdania z wyników tych badań. Był znakomitym organizatorem tych badań, umiejącym niemal z kamienia wycisnąć fundusze na te prace terenowe, a co więcej był znakomitym popularyzatorem wyników tych badań, dzięki temu rzeczywiście udawało mu się te fundusze pozyskiwać. Badania w Biskupinie miały też takie właśnie nachylenie etniczne, o czym już pan profesor mówił w swoim wywiadzie. Mianowicie badacze niemieccy uznawali, że jest to gród założony przez przedstawicieli plemion germańskich. Profesor Kostrzewski w opozycji udowadniał słowiańskość twórców tego znakomitego skądinąd grodu. No my dzisiaj patrzymy trochę innej perspektywy na te wyniki, ponieważ tak naprawdę kierując się tylko kulturą materialną, nie możemy przesądzić o przynależności etnicznej ludzi, którzy tę kulturę tworzyli i właściwie jedynie rozstrzygnięcia współcześnie możemy oczekiwać po badaniach DNA i takie badania się w tej chwili prowadzi i zapewne one będą takim argumentem rozstrzygającym co do twórców tej kultury. Pani profesor, badania w Biskupinie przerwała II wojna światowa i wtedy profesor musiał się ukrywać, bo po prostu trafił na listę wrogów III Rzeszy, prawda? Tak. Ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem, musiał wyjechać z Poznania. Tak, tak. Ukrywał się po prostu dzięki wsparciu życzliwych mu ludzi. Poza Poznaniem wyjechał właśnie, jak mówię, z Wielkopolski, żeby uniknąć wiadomo jakiego losu, bo na pewno by nie przeżył, gdyby go aresztowano. Ale był bardzo wspierany przez ludzi, którzy się nim w czasie wojny opiekowali. Między innymi poprzez dostarczanie mu
książek, dostarczanie mu niezbędnej lektury, żeby mógł te swoje prace w czasie okupacji robić. To mu dało jakby asumpt do przetrwania tego okresu, tym bardziej, że spotkał go ogromny cios, że jego syn został zamordowany w Oświęcimiu. Także, że to myślę, że dla rodzica, dla ojca było ogromnym przeżyciem i straszną stratą i tylko takie oddanie się nauce pewnie pozwoliło mu przetrwać. A sam miał czwórkę dzieci, prawda? Tak. Drugi syn, który był w lotnictwie i ożenił się z Angielką, również tragicznie po wojnie, ale też tragicznie zginął. No, ja znałam dobrze jego trzeciego syna, który był twórcą Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Bogdana. Bardzo zdolny muzeolog, ale też i bardzo dobry archeolog. Tyle, że trudno żyć w cieniu wielkiego ojca, bo zawsze się pamięta o dokonaniach ojca, a właśnie Bogdan był trochę, jak mam wrażenie, w cieniu swego wybitnego ojca i może przez to nie zawsze jest doceniany, aczkolwiek prowadził znakomite badania na grodzisku w Gieczu pod Poznaniem. A muszę dodać jeszcze, że chociaż profesor Koszewski jest najbardziej znany z badań nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza, czyli nad kulturą łużycką, najlepszą swoją pracę naukową w czasie wojny, ukrywając się, prawda, przed Niemcami, napisał o wczesnym średniowieczu. I dzięki niemu, właśnie dzięki jego aktywności, jego zaangażowaniu, rozpoczęły się badania na Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie, w Poznaniu. Poznaniu jeszcze przed wojną. Także w Gieczu później właśnie, jak mówiłam, Bogdan Koszczewski, jego syn prowadził badania. Także profesorowi Koszczewskiemu zawdzięczamy początki naszej wiedzy o formowaniu się państwa pierwszych piastów. Panie profesor, podobno był niestrudzonym piechurem. I jeśli chodzi o badania terenowe, to rzeczywiście nie miał sobie równych. Nawet młodzi nie byli w stanie za nim nadążyć. Jest rzeczą bardzo charakterystyczną to jego skłonność do takiego wstępnego rozpoznawania miejsc ewentualnych badań poprzez tak zwane badania powierzchniowe, czyli chodzenie po polach i odkrywanie fragmentów naczyń, które później informowały o tym, że tu gdzieś mogła być osada, prawda, czy jakieś inne stanowisko archeologiczne. Charakterystyczne to też było to, że profesor Koszczewski siłą rzeczy musiał wykorzystywać w tym celu ówczesną sieć komunikacyjną, czyli linie kolejowe. Więc jechała grupa studentów pod kierunkiem profesora Koszczewskiego, wysiadała na jakiejś stacji, prawda, no i właśnie od jednej stacji do drugiej po polach. I co znaleziono, to oczywiście pakowano w plecaki i noszono ze sobą, żeby przywieźć do Poznania po oznaczeniu oczywiście najpierw na mapach terenowych. No i zdarzało się, że studenci musieli dźwigać na przykład kamienie żarnowe w plecakach, kilka kilo, x kilometrów na piechotę, a profesor Koszczewski dzielnie nimi dowodził, sam zresztą nie uchylając się od noszenia takich znalezisk. Był nimi zafascynowany każdym znaleziskiem, pochylał się nad siekierką krzemienną, prawda, i nad fragmentem ceramiki, jak mówiłam, nawet nad kamieniem żarnowym, które przynosił później do Poznania, wzbogacając w ten sposób zbiory archeologiczne miejscowego muzeum. Profesor był czynny właściwie do ostatnich lat swojego życia. Tak, tak. Śledził na bieżąco, co się w nauce działo i angażował się we wszystkie inicjatywy, które były podejmowane w środowisku archeologii poznańskiej, a więc w różnego rodzaju wystawy organizowane, konferencje naukowe. Bardzo czynny, żywy umysł do końca dni. Zresztą widać w tej spuściźnie, którą mamy w związku z osobą profesora, w postaci nagrań, w postaci wywiadów z nim, prawda, to widać, że on cały czas był na bieżąco z tym, co się w nauce dzieje i nie stracił zainteresowania archeologią mimo wieku. Tak, a zmarł w wieku 86 lat, 19 października 1969 roku, a więc dokładnie 50 lat
temu. Postać profesora Józefa Kostrzewskiego przypomniała Państwu profesor Hanna Koczka-Kręc. Bardzo Pani profesor dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Pani również, dziękuję Państwu. Ja również Państwu się kłaniam. Mówię do usłyszenia. Katarzyna Kobylecka.